Rola kobiety. Czy Tytusa, drugi rozdział od 3 do 5 wersetu, nie mówi, że kobiety mogą nauczać inne kobiety? Jeśli kobieta ma dar nauczania, czy nie powinna nauczać? Takie zagadnienie ktoś na temat roli kobiety podniósł. Ważne jest, aby podkreślić kilka punktów w tym fragmencie, to znaczy Tytusa, drugi rozdział od 3 do 5 wersetu. Tytusa. Rozdział 2, 3, 5. Także, aby i stare niewiasty zachowywały się, jak przystoi świętym, aby nie były obmówne, oddane pijaństwu, aby prowadziły do dobrego. Nauczając młode niewiasty, żeby kochały swych mężów, żeby kochały swe dzieci, żeby były roztropne, czyste, pilnujące domu, dobrotliwe, uległe swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Aby właściwie zrozumieć zakres tego fragmentu, ważne jest, aby podkreślić kilka punktów w tym miejscu. Po pierwsze, jest to napomnienie skierowane do starszych kobiet. Kobiety, o których tu mowa, mają doświadczenie życiowe, szczególnie jako żony i matki. Nie chodzi tu jedynie o kobiety, które są starsze od innych w sensie względnym. Ponadto Tytusa, drugi rozdział, 3 do 5 wersetu, jest miejscem, w którym nie ma wzmianki o duchowych darach, a więc chodzi o odpowiedzialność wszystkich starszych sióstr, wszystkich starszych kobiet. Następnie wyrażenie, nauczanie tego, co słuszne, czyli jak to widzimy, tam jest kalo didaskalos greckie, jest godne uwagi, ale nie powinno być nadinterpretowane. Umieszczone obok nie oszczerców i nie zniewolonych dużą ilością wina, wydaje się oznaczać po prostu, że to, co starsze kobiety mówią, komunikują, powinno być dobre i zdrowe. Jak w Księdze Przysłów, 31 rozdział, 26 werset, jest powiedziane o kobiecie, otwiera usta z mądrością, a na jej języku jest prawo dobroci. Wyrażenie to nie opisuje kobiety nauczającej, stojącej przed publicznością lub za kazalnicą, lub za mównicą, lub prezentującej Słowo Boże, co byłoby przecież sprzeczne z 1 Tymoteusza 2:12. A niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu. I jeśli byłoby to sprzeczne z 1 Tymoteusza 2:12 i nie jest dodatkowo zilustrowane żadnym przykładem z Nowego Testamentu. Odnosi się to bardziej do praktycznych nauk, a nie do ekspozycji Słowa Bożego, jak sugeruje kwalifikator tego, co słuszne. Ważne jest również rozróżnienie między napominaniem, aby mogły napominać w Tytusa 2:4, a nauczaniem. Nie pozwalam kobiecie nauczać. Tytusa, drugi rozdział, 4 werset. Nauczając młode niewiasty, żeby kochały swych mężów, żeby kochały swe dzieci. Więc jak widać, w Tytusa 2:4 jest nauczanie. Nie pozwalam kobiecie nauczać. W 1 Tymoteusza 2:12 jest tutaj również tłem. 1 Tymoteusza 2:12. A niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu.
nauczać, czyli greckie ditasko, w pierwszym liście do Tymoteusza 2 różni się od napominać, greckie sofronizo. W liście do Tytusa 2 są to dwa różne słowa o różnych znaczeniach. Nauczanie w 1 Tymoteusza 2 obejmuje przedstawienie słowa publiczności i nie jest dozwolone dla kobiet niezależnie od publiczności. Także możemy powiedzieć, że to jest słowo, które można oddać jako sofronizo, sklasyfikowane jako trzeźwo myślący, oznacza uczynić umysł zdrowym, przypomnieć o samokontroli, zdyscyplinować lub poważnie napominać, oznacza kultywowanie zdrowego osądu i rozwagi. Także można powiedzieć, że da się to zdefiniować jako przywoływać kogoś do rozsądku, moderować, kontrolować, powstrzymywać, dyscyplinować, utrzymywać kogoś w jego obowiązkach, a także strofować, żarliwie napominać. Rozumiemy, że apostoł Paweł odnosi się do praktycznych porad dotyczących osobistego życia młodszych sióstr w małżeństwach i rodzinach. Kochanie męża to kwestia praktyczna. Wiedza o tym, jak być przy tym, wiedza o tym, jak być przy nim, mądre i czyste życie, to napomnienia, aby nie angażować się w drogi tego nieczystego świata. Nie jest to kwestia interpretacji lub wyjaśniania Biblii. Warto zauważyć, że Paweł nie mówi, że Słowo Boże powinno być interpretowane lub wyjaśniane przez starsze siostry, ale że konsekwencją ich dobrego zachowania, czyli instrukcji, jest to, że Słowo Boże nie może być bluźnione. Napominanie nie jest działaniem mniej użytecznym. Wiele bieżących potrzeb może znaleźć odpowiedź dzięki tej usłudze. Wspomnieliśmy również, że inne greckie słowo paideo jest czasami tłumaczone jako nauczać, a innym razem jako pouczać. Odnosi się ono bardziej do praktycznego, niedoktrynalnego nauczania, takiego jak nauczanie dzieci, kwestii dobrego zachowania, manier, posłuszeństwa i szacunku należnego rodzicom, pilności w nauce z myślą o przyszłych wynikach. Na przykład warto zobaczyć Tytusa 2:12, Dzieje Apostolskie 7:22 i Dzieje Apostolskie 22:3. Co tu warto jeszcze wspomnieć na zakończenie? Na zakończenie warto zauważyć, że tematy omawiane między starszymi i młodszymi kobietami w Tytusa 2 są związane z życiem rodzinnym. Tytusa 2 rozdział od 3 do 5 wersetu nie odnosi się do duchowych uzdolnień, ale raczej do odpowiedzialności wszystkich starszych kobiet. W Nowym Testamencie nie znajdujemy żadnego przykładu wierzącej kobiety nauczającej Słowa Bożego lub posiadającej do tego dar. Pan nie daje kobietom darów, których nie pozwala im używać. Nie omawiam tutaj roli wierzącej matki w odniesieniu do jej dzieci. Jak widać przy powieści Salomona, 6 rozdział od 20 do 21 wersetu, to więcej przykład Jezebel, prorokini, która nauczała objawienie 2:20, służy jako ostrzeżenie. Jeśli zrozumiemy, że kobieta jest powołana do zilustrowania miejsca i cech zgromadzenia, o czym mówi Efezjan 5:22-23, łatwo zrozumiemy rozróżnienie, które staramy się wyjaśnić. Tak jak zgromadzenie nie naucza, jest nauczane, jak mówi 1 Koryntian 14, rozdział 36-37. Jest filarem i podporą prawdy, 1 Tymoteusza 3:15. Tak kobieta nie otrzymała od Boga roli nauczania doktrynalnego.
nauczania doktrynalnego słowa, niezależnie od składu słuchaczy, ale jest powołana do bycia jego żywą manifestacją.